Siema, siema, widzów. W kolejnym odcinku już chyba przez 4 miesiące codziennie się słyszymy. To jest dosłownie dziwne, ale też fajne. I dlatego w sumie ostatnio nie ma tematów na odcinki, ale jakoś, nie wiem, jestem szczęśliwy, więc ze względu na to, że już jest ostatni, dosłownie, nie, przedostatni dzień glow dropu na zebranka, to ze względu na to, że jestem szczęśliwy, to napiszcie w komentarzu najlepiej waszego maila. I jak napiszecie tego maila, to ja wybiorę 3 osoby, które wygrają koszulkę z glow dropu. Co wy na to? Ale spokojnie, za chwilę już aż taki nie będę miły, bo będziemy dzisiaj oglądać podróbkę Trumana, który nagrał bardzo dziwne filmy o Versow i nie tylko, które do dzisiaj zanalizujemy oraz skrytykujemy, tak? Będziemy dzisiaj takimi konoserami, czy jak to się mówi? A ja wiem, dlaczego ja jestem taki szczęśliwy, bo mój smak jest, mój smak na GBS-ie. Kumacie, to są te wielkie wiadomości. Ukrywałem to przed wami przez parę miesięcy. Nie, przez parę dni w sumie, czy tam tygodni. Ale możecie dostać za darmo próbkę mojego smaku, czyli taka mleczna czekolada, taka zebrowa. Taka lekko Milka, bym powiedział, no bo Milka podrypała mi zebrę, to ja im podrypałem smak tego. Jedyne, co musicie zrobić, to dojrze użyć mojego kodu rabatowego 25% zniżki na GBS-ie, to złożyć zamówienie za więcej niż 60 zł, bo inaczej, no, GBS by za dużo tracił, a tak to neutralnie wychodzą, więc jeżeli chcecie spróbować mój smak i dostać go za darmo, w sumie dosłownie próbkę dostajecie za darmo, ode mnie jakby, ale od GBS-a jednak, użyjcie kod ZEBO25 i przez cały weekend tak macie, więc kupujcie póki możecie. I dajcie mi znać, jak wam mój smak GBS-a smakuje, bo szczerze mówiąc, to jest mój ulubiony smak, naprawdę, teraz mam tego taki zapas i codziennie to piję. No to jest przepyszne. Napiszcie, co macie jakby tam do powiedzenia o tym na Instagramie. Najlepiej wejście na story, stagujcie mnie. O, jak będziecie mieli mój smak, to będzie kozackie. Ale nie kozackie jest to, co ta podróba Trumana robi ze swoim życiem. Naprawdę to trzeba mieć smutne życie, żeby w sumie za chwilę zobaczycie. Zostawcie tylko lajka, jakbyście mogli. To, że zebranka dosłownie jest koniec dropu jutro, to dobrze o tym wiecie. Raczej nie jesteście debilami i jakby limitowanego dropu na zebranka nie przeoczyliście. No to oglądamy tego pana. Siemano, witam was w kolejnym materiale, a dzisiaj przedstawię wam 3 największe wpadki Versow. Poprzedni film bardzo wam się spodobał, więc postanowiłem zrobić dla was drugą część. To jest tak, jak jakiś filmik zdobędzie mega dużo wyświetleń, jak na przykład ja miałem oczuk się, to kurde doisz to ile możesz. Ale on ma tytuł Największe wpadki i chwali się, że to są największe wpadki Versow, więc ja tutaj się spodziewam, nie wiem, że nie wiem, co ona mogłaby zrobić, żeby to była największa wpadka, ale teraz się przekonamy. Ej, jak ktoś potrafi animację zrobić, to mógłbyś mi zrobić taką animację, że są bramki jakby i żeby przejść przez te bramki, trzeba lajka zostawić. To było fajne bardzo, dziękuję ślicznie. A jeżeli ten materiał ci się spodobał, to zostaw łapeczkę w górę, suba z dzwoneczkiem oraz jeżeli napiszesz w komentarzu hashtag Versow, to przypnę ci serdecznie. On na początku filmu mówi, jeżeli ten materiał ci się spodobał, to zostaw lajka i subskrypcję. No ale jak ja mogę wiedzieć, skoro to jest dopiero początek, cymbale jeden, no. Duszko, ja już więcej nie przedłużam i zapraszam was na materiał. Pierwsza wpadka Weroniki miała miejsce w odcinku pod tytułem 24 godziny na różowo, w którym Versow nie mogła jeść innego jedzenia niż różowe, musiała ubierać się na różowo, malować i tak dalej. W 18 minucie, gdy Weronika siadała na kanapę, było widać za dużo. Na szczęście montażyści to zauważyli i zablurowali. Ach, ci montażyści, ej, to on musi mieć bardzo smutną jakby życie, że on zauważa takie rzeczy typu Versow pokazała za dużo. On dosłownie ogląda filmy i patrzy jej pod spodenki? Dziwne. A teraz zobaczcie sobie tą wpadkę. Dobra, lecę do domu, jadę coś zjeść, bo jestem znowu już głodna i przebieram się w piżamkę. Okej, jestem już w domu ekipy i zobaczcie, to jest moje jedzonko, różowe jedzonko, to jest moja kolacja. Wow, ale wpadka! To ma być największa wpadka, naprawdę. Versow ma tyle zdjęć z kostiumami, kurde, czy coś tam, jak się nazywa. No, tak jak idzie się na plaży, tak? Ma jakieś takie zdjęcia i w ogóle z frizem i tak dalej. A ludzie przeżywają to, że było jej widać to, dosłownie to samo, co widać na Instagramie. Mniejsza, jest, ludzie są dziwni. Druga wpadka miała miejsce w odcinku pod tytułem Czy miałam operacje plastyczne, w którym Weronika odpowiadała na pytania od widzów. Ej, ja już mówiłem, że on jest nudny, nie? Bo no, na filmie, gdzie Weronika odpowiadała na pytania od widzów. Dosłownie, tak. Tragedia. On pewnie jak to nagrywa, to jest tak samo jak Truman. Wow, ale ja będę profesjonalnie brzmieć jak kurde w radiu czy coś. Tak. Wow, ale ludzie mnie będą brać na poważnie. A jest człowiekiem, który patrzy pod spódniczki jakiejś youtuberki. Bardzo dziwne. W 5 minucie i 20 sekundzie Weronika opowiadała o balecie i chciała pokazać krok taneczny, ale niestety podniosła nogę za wysoko i pokazała za dużo. A teraz zobaczcie tą dość dużą wpadkę. Tam tata sam zrobił mi taką rurkę do baletu, że mogłam sobie tańczyć i ćwiczyć jakieś kroki. To było super, ponieważ
też trochę salę taneczną przyniosą sobie do swojego pokoju. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że on w opisie reklamuje swojego Instagrama jako wpadki bez cenzury. W sensie to jest może 200 IQ, ale jednak takie dziwne troszeczkę. Wyobraźcie sobie, że nie wiem, twoja babcia znajduje twój kanał na YouTube albo twoja mama. To jak im się wytłumaczy, że patrzysz pod spódniczki jakiś youtuberek? No, dosłownie nagrywasz filmy, gdzie są 3 wpadki, a 2 wpadki z 3 to jest to, że jakaś... Nie wiem, nie. W ogóle mogłem się domyślić, że Freakly, czy jak mu tam podróba Trumana, tak jest lepiej troszeczkę, jest typem youtubera, który dosłownie daje tagi w jakby opisie, co mu totalnie nic nie daje, ale on sobie myśli, wow, jak dam freeze aparat, to dosłownie każdy wbije na mój kanał. Ostatnia wpadka w RSOF, a raczej już taki mały wypadek, był dość niedawno. W filmie pod tytułem Ukrywaliśmy to przed wami, Weronika wyjaśniła całą sytuację, pokazała szkody oraz powiedziała, że nie do końca sprawdziła, czy jest wolne i jakaś osoba wjechała w jej samochód. Jakby okej, to jest jedyna wpadka, która powinna tu być, aczkolwiek tak nie do końca, no bo to niby mają być wpadki na filmach, a to nie jest na filmie, tylko to poza filmem, nie? Ale gratuluję, 1 na 3 wpadki jest taka nawet. Ale teraz obejrzmy kolejne wpadki, bo to jest dosłownie, to już nie jest Truman. Truman tutaj jakieś tam teorie spiskowe i tak dalej, a ten gościu, nie wiem, no dosłownie same wpadki nagrywa, dosłownie patrzy tylko pod sukienki jakiś typiarek, bo to nie jest pierwszy ani ostatni film, jaki on takiego typu zrobił, że patrzy pod sukienki youtuberek. Siemano, witam was w kolejnym materiale, a dzisiaj razem z Ternizem przedstawimy wam 3 największe wpadki youtuberów. Co? Wy teraz nie rozumiecie, ale ja już wam wytłumaczę. Wczorajszy odcinek był o Ternizie, a teraz nagle Terniz pojawia się u typa, który nie sądziłem, że oni mają cokolwiek wspólnego. Jak to się... Ale to jest zbieg okoliczności. Dosłownie odpalam sobie film, największe wpadki, nie było niego nikła ani nic i patrzę, Ternis, ten, o którym nagrywałem wczoraj, no, jakie są szanse, dobra, oglądajmy. Za to należy się like przynajmniej, proszę, bo taki zbieg okoliczności, że aż like musisz zostawić, proszę cię, serio, to powoduje szczęście na mojej zebrowej buzi. Więc jeżeli taki materiał ci się spodobał, to zostaw łapeczkę w górę, suba z dzwoneczkiem. No kuźwa, jak ja to odpalam, to ja myślę, że ja koniec odcinka oglądam, a ja na początku odcinka od niego słyszę, że jeżeli materiał się spodobał, zostaw subskrypcję. No ja pierdzielę, no. Pierwsza i chyba najgrubsza wpadka, tym razem Kamusia, była w odcinku pod tytułem Wchodzę im do łóżka w nocy, w którym kamerzysta wchodził domownikom do ich łóżek i sprawdzał ich reakcję. W 7 minucie, gdy Kamuś wszedł do łóżka Mariuszowi, czyli hejterowi, najwidoczniej się podniecił i dostał pół z wodu. Kamuś najwidoczniej szykuje się do nagrywania filmów na takich śmiesznych stronach dla dorosłych, a teraz zobaczcie sobie tą dużą wpadkę. Co jest? Skąd ty się tutaj... Oho, no super, okej. Okay. Ten cały pierwszy Freakly patrzy dziewczynom pod sukienki, a ten cały Ternis patrzy facetom na bokserki. Co się dzieje na tym kanale? Ej, to jest lepsze niż Truman. Druga wpadka należy do Krzycha z ekipy Freeza. W ostatnim odcinku Karola pod tytułem Oto nasz prezent na ich ślub, poczciwy Krzychu slał się jak świnia, zgubił się i zniknął bez śladu. W 15 minucie widzimy, jak Karol pojechał szukać Krzysia, nawet próbował się do niego dodzwonić, ale bezskutecznie. Wiecie, nie żebym się czepiał, aż się napiję, GBS-a oczywiście, mojego smaku, kurde, 25% zniżki od razu, dobra, ale mniejsza z tym. Nie żebym się czepiał, ale w tytule jest Freeze, a to jest wpadka Krzysia, czy jak Krzychu. Ale czego się spodziewać po takich youtuberach, jak właśnie ten cały Freakly, clickbaitów takich bardzo chamskich? To jest chyba norma tutaj. Na szczęście Freeze po 5 minutach znalazł Krzycha, który był cały uwalony błotem, więc musiało być grubo. A teraz zobaczcie sobie tą śmieszną akcję. No to jest śmieszna akcja czy wpadka youtubera? No ale mniejsza, nie będę się czepiał. Wszyscy już widzieliśmy ten fragment, więc skip do trzeciej wpadki, bo może trzecia wpadka tutaj też będzie najlepsza, zobaczymy. Ostatnia wpadka należy do Kacpra montażysty, która była podczas jego live'a. Podczas transmisji na żywo Kacper oglądał filmy, które widzowie wysyłali mu poprzez donaty. Gdy youtuber otworzył link, na początku nic nie wzbudzało żadnych podejrzeń, dopiero po kilku sekundach filmiku wyskoczył bardzo śmieszny filmik dla dorosłych. Wow, no nie wierzę, no naprawdę. On ma chyba taką zasadę na jego kanale, że pierwsze 2 wpadki są za przeproszeniem słabe, bardzo słabe, a ta trzecia jest nawet okej, że taka serio wpadkowa, bo
No serio, no te dwie pierwsze były tragiczne, a ta jest nawet okej, bo ten cały Kacper Rites otworzył plus 18 filmik, który widz wysłał na streamie, co jest serio wpadką, więc gratuluję, wow! Czuję się, jakbym wychowywał swoje własne dziecko i muszę mu mówić, że o, to jest wpadka, gratuluję, a to nie jest wpadka, nie, tutaj nie sikamy. Reakcja Kacpra była jak najbardziej słuszna, bo za takie coś można dostać po prostu bana, a teraz zobaczcie sobie tą dość grubą wpadkę. Z tego linku jeszcze. PSUQ.BE/6Z1B9HTVS0. Poczekaj, to jest ten link od ciebie, tak? Tak, to jest ten link od ciebie. Dobra, zobaczmy co to jest. Ja pierdolę, ty k***o. No i słusznie, to gra... No serio, to była normalna wpadka, no nie wierzę, naprawdę ten dzieciak uczy się raczkować. Na jednym z nowszych filmów u Kamusia, w którym prankuje on swoją dziewczynę, że zjedli jej świnkę, w odbiciu drzwi widać całą twarz kamerzysty. Film został już ocenzurowany, ale znaleźli się oczywiście tacy, którym udało się zachować oryginał i wrzucili to już do internetu. W sensie, to co kamerzysta robi jest w sumie spoko, bo jakby ten kto chce, to wie jak on wygląda, ale dla ogólnej publiki on nie jest aż tak rozpoznawalny, więc to jest serio spoko, jakby nie rozumiałem to na początku, ale teraz rozumiem, dlaczego on tą maskę nosi. Ale też jest spoko to, że pierwsza wpadka z trzech tego pana Trumana Podróby jest nawet okej, jest prawdziwą wpadką. Zobaczymy kolejne dwa. W filmie Freeza, gdzie prankowali ludzi megafonami, wujek Łuki wysiadł z samochodu na początku filmu, twierdząc, że nie będzie bawił się w takie rzeczy, bo jest zbyt poważny, po czym nagle w połowie odcinka widzimy wujaszka uśmiechniętego, idącego obok samochodu. W magiczny sposób z okolic lasu pojawia się bez problemu w tym samym czasie w mieście. Jest to dość ciekawe, a teraz zobaczcie sobie tą małą wpadkę. Nie, to nie jest ciekawe. To jest jakbyś uwierzył w to, że ten cały, ta cała wpadka kamerzysty, ta początkowa, gdzie cenzurował bokserki typa, nie jest specjalnie. Kamerzysta dobrze wiedział, że to zbudzi kontrowersje. Tak samo jak Freeze myślał, że ludzie w to uwierzą, ale ci, co mają więcej niż 2 IQ, nie uwierzyli w to, że wujek Łuki sobie wychodzi, tak? Poza tym, co to są za jakieś wpadki z, kurde, przeszłości? Ja też na przykład znam taką pewną wpadkę z przeszłości, czyli twoje dobra. O jeny, dobra, dalej. W filmie Verso, w którym do Q&A wzięła mini Majka, jest mała niejasność podczas wymawiania słowa pokój przez Weronikę. Można tam zauważyć, że zamiast zamierzonego słowa słyszymy wulgaryzm. Oczywiście Weronika jest dorosła, może przeklinać, nic do tego nie mam. Wow, jaki ty jesteś miły, pozwalasz dorosłej osobie przeklinać. Ej, ale w sumie można sklasyfikować to też jako wpadkę, więc dosłownie 3 na 3 wpadki tutaj są nawet okej. W sensie nie są interesujące totalnie, ale są wpadkami, tak? Ale zobaczcie sobie teraz tą malutką wpadkę. To, ja no właśnie, to ja zawsze niebieskiego lubiłem, zawsze. Ale no, zielony wolę. No, okej. Okay. Zielony się lepiej kojarzy. Czyli zielony, czyli pokój na kolor zielony nie wziął się znikąd. Tak, no, szkoła fortuny. No tak. Szkoła fortuny. Dobra, jednak to było słabe. Powiedziała dosłownie po prostu pokój. Pokój zielony. Wow, ale super, przeklina. Ja ci widzu dziękuję za oglądanie. Powiedzmy 30 tysięcy lajków pod tym filmem i ponownie będziemy oglądać tą podróbę Trumana, no bo musimy zastąpić Trumana kimś, tak? Truman otwiera jakąś głupią ekipę, tego pewnie nie będziemy oglądać, ale przynajmniej mamy tutaj podróbę Trumana, która jest nawet. Ale wiecie co nie jest nawet? Limitowany drop na zebrankach, który kończy się jutro, więc serio wbijcie, żebyście potem nie żałowali. Mi się mega osobiście to podoba. Oczywiście Syfu bym wam nie sprzedała, tak samo jak nie promuję Syfu z GBS-em, że macie kod ZEBO25. Plus dodatkowo, jeżeli zakupy są powyżej 60 zł, to dostajecie próbkę mojego smaku za darmo, czyli zebrowego, czyli taki, kurde, wedel, taka mleczna czekolada. Bardzo wam polecam. Wbijajcie na GBS-a, wbijajcie na zebranka, pamiętajcie, co tam wolicie. Miłego dnia ci życzę, widzu. No i to trzymaj się, no. Jutro się widzimy, tak?